Zapraszam teraz wszystkie osoby spod znaku wagi na horoskop na rok 2023. Waga, horoskop w roku 2023. 12 kart, 12 miesięcy. Waga, już sprawdzę. Zaczynamy od stycznia. Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Moje drogie wagi, co mogę Wam powiedzieć o tym roku 2023? Pierwsze trzy miesiące to będą miesiące, które będą dla Was bardzo dobre i tutaj skupcie się przede wszystkim na zrobieniu sobie dobrego planu, bo od tego będzie wszystko zależało. Są tutaj również pokazane pewne ostrzeżenia, o których Wam powiem i tutaj chciałabym podkreślić, że takie czytania, taki odczyt energii robi się też bardzo często po to, żeby uniknąć niektórych sytuacji. Czyli znając scenariusz, będziecie wiedzieć, jak mniej więcej pokierować daną sytuację, żeby nie wyszło tak jak to się pokazało, tak? Bo tutaj sytuacje, energię wychwytują tok postępowania na dany moment. Czyli jakbyście się zachowywali tak, jak teraz się zachowujecie, to prawdopodobnie by się wydarzyło. Natomiast odczyty z kart Tarota właśnie są po to. Dlatego się mówi o tym, że karty Tarota to nie jest wyrocznia, bo można tak pokierować danymi sytuacjami, żeby wyszło tak, jak wy byście chcieli. Ale już przechodzę do czytania. Styczeń pokazał mi się w umiarkowaniu. To oznacza, że tak na spokojnie, niespiesznie wejdziecie w ten nowy rok 2023. Będziecie mieć bardzo dużo czasu na przemyślenia, na to, żeby zrobić sobie właśnie ten plan. Dlatego Wam o tym wspominam. Plan na cały rok. I warto sobie coś takiego napisać. Warto też napisać pierwsze kroki, które poczynicie do tego, żeby zrealizować te cele. I potem, pod koniec roku, można sprawdzić sobie, czy to się spełniło. Jeśli chodzi o luty, to tutaj jest dobra informacja dla osób, które poszukują partnera bądź też partnerki, dlatego że paść kielichów to jest taka delikatna szansa na coś. To jest bardzo czysta energia, taka wręcz krystaliczna. Także jeżeli spotkacie kogoś na swojej drodze, kto dzięki komu zabije Wam mocniej serducho, będą te motylki w brzuchu, to warto iść w tym kierunku, dlatego że to uczucie może się rozwinąć. Także tutaj jest szansa na miłość, szansa na uczucie. Informacja dla wszystkich osób, które są w związkach. No, możliwe, że pojawi się informacja o ciąży. Możliwe, że odnowi się Wasze uczucie albo dacie kolejną szansę komuś, z kim jesteście. Tak? Czy tutaj są takie właśnie możliwości? Jeśli chodzi o marzec, to zajmować Was będą sprawy związane ze środkami transportu. Może zdecydujecie się na zmianę samochodu, a może po prostu gdzieś wyjedziecie. To również będzie taki miesiąc, który bardzo szybko Wam minie. Czyli jeżeli na początku tego miesiąca będzie Wam się wydawało, że macie jeszcze tak dużo czasu, że jeszcze po prostu 2 tygodnie i zrobicie to, no to informacja jest taka, że to nie do końca będzie tak. Że po prostu tyle będzie się działo w tym miesiącu, że trudno Wam będzie złapać oddech. To jest również taki miesiąc, w którym będziecie musieli poskromić Wasze zapędy. I to jest czytanie ogólne, także tutaj powiem też tak ogólnie. Będziecie chcieli zrobić jedno, ale sytuacja będzie Was zmuszała do tego, żebyście zastopowali coś.
Kolejna sprawa. Możecie na przykład mieć ochotę, żeby komuś coś powiedzieć, ale dobre wychowanie, jakieś kwestie etykiety na przykład będą sprawiały, że no, będziecie musieli zachować to dla siebie. Także tutaj poskromienie tych własnych pragnień. Serce mówi jedno, rozum drugie. Na takiej zasadzie tutaj takie możliwości mi się pokazały. Kolejne miesiące są dosyć trudne i wydaje mi się, że to może być taki ciąg przyczynowo-skutkowy. I to się zaczyna od kwietnia. Tutaj mam jakieś rozczarowanie. I kojarzy mi się to z tym, że po prostu gdzieś zbijacie z pantałyku tę dobrą energię. Ona idzie w zapomnienie. Zaczynacie rozmyślać na takie dosyć ciężkie tematy. Zaczynacie żałować czegoś. Mogą to być sprawy jakieś z przeszłości, może pojawiać się gdzieś tam na ekranie waszych myśli. No, jakiś scenariusz, który już nie powinien się pokazywać. I to was bardzo no, osłabia energetycznie i potem już tak po kolei zaczyna się sypać. Dosłownie wam o tym mówię, dlatego że chciałabym, żebyście wychwycili ten moment w kwietniu, żeby nie dopuścić do tego spadku energetycznego. Bo to może być naprawdę jakaś głupota, ale popatrzcie, co się dzieje. Kolejne 3 miesiące są naprawdę w bardzo trudnych energiach pokazane. A wcale tak nie musi się zadziać. Ja wam o tym mówiłam na początku tego czytania, możecie sobie do tego wrócić. Jeżeli jakaś sytuacja będzie was ściągała energetycznie, będzie sprawiała, że wasze myśli będą krążyć w takich niebezpiecznych rejonach, tworzenia jakichś takich ciemnych, smutnych scenariuszy, no to tutaj zalecałabym taką uważność, kontrolowanie też swoich myśli, dlatego że to może ściągnąć jakieś niefajne sytuacje. Tutaj w maju pojawił mi się diabeł. Diabeł to jest jakaś toksyczność. To jest sytuacja, która no, jest negatywna. Możecie z tego wyjść, to jest łatwe, ale wam się na tamten moment będzie wydawało, że to jest niemożliwe. Ale tak jak widzicie w tej klatce, ten głupiec, on tam siedzi skulony, ale ta klatka jest otwarta. Może wyjść z niej w każdym momencie. No i potem kolejny skutek, tak? Rozczarowanie. Tutaj na czerwiec mi się właśnie ta trójka mieczy pokazała, zdrada wręcz. Ale tego wszystkiego można uniknąć. Także na spokojnie. Jeśli chodzi o drugą połowę tego roku, to jakieś sprawy urzędowe mi się pokazały w lipcu. Również to może być związane z tą trudniejszą sytuacją, o której wam mówiłam. I na coś spojrzycie po prostu w taki bardzo logiczny sposób. Albo jakaś prawda wyjdzie na jaw. Taka obiektywna. Czyli jeżeli za kimś stała prawda, jeżeli ktoś walczył o swoje i był totalnie fair w tej walce, to wszystko wskazuje na to, że właśnie w lipcu wyjdzie to na jaw, że wygra w tej swojej walce. To jest dobra informacja dla wszystkich osób, które walczą o coś na przykład w sądzie. Tylko tak jak mówię, prawda musi być po waszej stronie. Dlatego, że ja nazywam tę kartę oliwa zawsze sprawiedliwa, tę kartę sprawiedliwości. Jeśli chodzi o sierpień, to tutaj jakieś sprawy małżeńskie mi się pokazały. Możliwe, że ktoś was zaprosi na swój ślub i wesele, odnowienie ślubu. Albo też to będzie taki miesiąc zadumy dla was. Będziecie bardziej wyciszeni, zamiast jakichś takich hucznych wakacji, postanowicie pojechać na jakiś warsztat medytacji. Coś takiego mi się tutaj właśnie pokazało w tym arcykapłanie. To jest również kontakt z jakimś autorytetem.
Może znajdziecie właśnie takiego swojego mentora, albo dane wam będzie spotkać go. Zmiana energii albo rezygnacja z czegoś. Nie bójcie się tej karty śmierć. Śmierć to jest transformacja. To znaczy, że przechodzicie na zupełnie inny poziom. Poziom akurat w tym przypadku profesjonalizmu. Dlatego, że obok tej śmierci pokazała się królowa mieczy. Także osoby, które starają się o jakiś certyfikat, które chcą właśnie zdawać jakieś egzaminy, to tutaj właśnie przejście na ten poziom profesjonalizmu. To oczywiście może być poziom, który nie będzie przypieczętowany jakimś certyfikatem albo egzaminem, ale inaczej na was będą patrzeć inni. W ten sposób mi się to pokazało. Uważajcie na jakieś smutki, sprawy depresyjne w listopadzie, dlatego że pod koniec tego roku to może wam dużo zamieszania sprawić. Jest taka tendencja, więc no po prostu w odpowiednim momencie zadziałajcie. Jakieś zamieszanie pod koniec tego roku mi się pokazało ze sprawą tego rycerza mieczy, ale to jest również jakiś kontakt z radcą prawnym, prawnikiem. Może będziecie szykować się do czegoś na rok 2024. Także takie informacje, jeśli chodzi o kwestie horoskopu na przyszły rok. Ja wam ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego, kochani, samych dobrych rozwiązań. Pamiętajcie o tym, co wam mówiłam na początku. A jeżeli macie ochotę na taki odczyt prywatny z uwzględnieniem waszych takich osobistych sytuacji, to napiszcie do mnie maila. Trzymajcie się i do usłyszenia.